Ciekawe, co będziemy robić w tym ogrodzie. No, mam nadzieję, że będzie fajnie. No, jaką trasę dostaniemy. To jest ciekawe. Myślę, że będzie dobrze. Getto warszawskie zostało utworzone przez władze niemieckie w Warszawie 2 października 1940 roku, a zamknięte i odizolowane od reszty miasta 16 listopada 1940 roku. Ludzie byli niego zwabiani, przedstawiając obóz zagłady jako ośrodki, w których więźniowie pracują ciężko, ale są traktowani sprawiedliwie. Ludzie do samego końca nie wiedzieli, na co się piszą. Ostatecznie w getcie zginęło około 400 tysięcy ludzi. Gwiazda Dawida to najbardziej znany symbol żydowski. Symbolizuje harmonię, ale także nawiązuje do tarczy króla Dawida, która miała go chronić przed wrogami.